Cześć, pompa działa. Już kolejny sezon. Musiałem parę rzeczy w tej pompie zmienić. Przede wszystkim zainspirował mnie pan z kanału Adamo Adamo. A mianowicie były takie sytuacje, szczególnie w temperaturach od plus 3 do 0, że mamy dużą wilgotność i potrafił się o właśnie coś na ten kształt zaszronić cały parownik. Natomiast urządzenie nie wykrywało minusowej temperatury, nie pozwalało na defrost. Po zastosowaniu rezystora 2-kilowego, on pokazuje teraz, że temperatura jest na parowniku troszkę niższa. No i częściej robi, znaczy nie częściej, szybciej robi defrost. Natomiast przede wszystkim jest to związane z tym, że przepływ powietrza, który tutaj jest, bierze i jest przez szron zakłócony. No i zmniejsza też się sprawność. Pompa podnosi swoje parametry, zarówno częstotliwość, jak i coraz szybciej wentylator działa. Działa to na minus. Przede wszystkim COP spada. Zaczyna się ona troszeczkę obciążać, a niepotrzebnie. Po zastosowaniu rezystora 2-kilowego na czujniku, który odpowiada za temperaturę parownika, ten proces znacznie przyspieszył i jest lepszy. Zainspirował mnie Adamo Adamo. Chodziło mi o zmianę czujnika i szybsze defrosty. W tych dwóch filmach on pokazuje, o co chodzi. U mnie była dokładnie ta sama sytuacja, a mianowicie pompa niepotrzebnie się wkręcała na obroty, a szczególnie działo się to w temperaturach od plus 3 do około 0 stopni. Gdy było poniżej, nie było problemu, bo parownik miał temperaturę minusową, no i pompa robiła poprawnie defrosty. W pompach energia jest uzyskiwana z powietrza, które przepływa przez lamelki i uważam, że jeżeli jest ona całkowicie zaszroniona, spada jej wydajność i powinien wykonać się defrost. Odciągając ten moment na później, spada nadal COP, jest brana większa energia niepotrzebnie, a pompa się wkręca też niepotrzebnie na wyższe obroty. Po zastosowaniu rezystora, w moim przypadku było tu 2-kilowatowy rezystor, Adamo tutaj użył 1,5-kilowatowego, u mnie zadziałał 2-kilowatowy, wszystko jak ręką odjął, działa tak jak trzeba. Pompa bierze i wskazuje, że jest niższa temperatura na parowniku i wykonuje defrost. Oczywiście to nie jest jedyny parametr, który jest brany pod uwagę, nie tylko temperatura parownika, ale też inne rzeczy, między innymi tam chyba otwarcie zaworu rozprężnego, temperatura gazu, no tam kilka czynników jest brane do tego, aby ona uruchomiła procedurę defrostu. Niemniej jednak zadziałało to. Jedyną rzeczą, którą ja zrobiłem jeszcze wcześniej, było zaizolowanie lepsze tego czujnika, który się znajduje przy właśnie parowniku, i to też podniosło sprawność. Jednak po zastosowaniu tego rezystora działa to znacznie lepiej. W mojej elektronice nie można ustawić, aby robiła defrost od na przykład plus 2 stopni. A co by było idealnie, nie trzeba by było nic wtedy zmieniać. Jak widać, w październiku nie było zbyt dużego zużycia. Wychodzi to całościowo 260 kW, w tamtym roku prawie 200. Wychodzi na to, że było trochę chłodniej. Dziennie no to zużywało około
8 kW. W listopadzie już łyknęło więcej, 620, w tamtym roku 580. Nie jest to duża różnica, jednak tutaj się robi około 20, prawie 1, 20,5 kW dziennie. Na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy, grudzień, wzięło 163, no to 5 dziennie, ale to jest w stosunku do całego miesiąca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No więc tak, pozmieniałem troszeczkę panelu, który ściąga dane z pompy. Między innymi bardzo dużo mi dało zastosowanie przepływomierza swojego. Oprócz tego liczę swoją temperaturę zasilania i powrotu. W łatwy sposób mogę z Victrona wyciągnąć prąd, znaczy moc, jaką bierze pompa. No i w ten sposób można sobie łatwo policzyć COP. Dołożyłem tutaj licznik włączeń. Wprawdzie on nie działa od początku sezonu, ale powiedzmy tam od któregoś października, więc to jest liczba włączeń. W tym się wliczają włączenia także podczas defrostów. Tutaj pisze COP, ale to jest SCOP. Liczę średnie COP w pompie. Chyba to jest też nie od początku, ale od gdzieś 15 października do dnia dzisiejszego. I to średnie COP, które jest liczone, no tutaj widać, jest, o tutaj chyba pompę wziąłem, nie pompę, tylko home assistanta restartowałem i coś sobie tam inaczej przeliczył. Natomiast to jest średnie z 30 dni. Nie jest to chwilowe, tylko on liczy średnie z 30 dni i tak mniej więcej to wygląda. No to się, jak widać, waha. Tutaj przy pewnie było ciepło, coś koło 5 było. Natomiast tutaj na chwilę obecną najniższe te wartości były poniżej 4. Wszyscy mi tam twierdzili, że będą jakieś znacząco niższe, no ale jak widać, póki co wprawdzie nie było jakichś znaczących mrozów, było chyba minus 4 u nas, ale jak widać, tutaj SCOP całkiem nieźle sobie radzi. To tak jak mówiłem, gdzie to mam? Tu mam liczone 720, no to jest mniej więcej 30 dni, przepraszam. I to jest SCOP z 30 dni, na chwilę obecną średnie. Tu jest czas uruchomienia pompy, z tym, że resetuje mi się on w momencie, gdy defrost jest robiony. No i tutaj jest temperatura, którą idealna. To jest temperatura, która według wyliczeń, pogodowych powinna być na grzejnikach. No i tutaj w naszej pompie, no to jest dwa parametry do zmiany, P23 i P24, które obecnie mam tak ustawione. No i bierze mi to, jakoś się sprawdza. Posługuję się o tym wzorem, tym, co jest załączone do instrukcji obsługi, czyli temperatura docelowa ogrzewania, to jest według tego wzoru. No i tu są te właśnie parametry P24 i P23, które ja ustawiam u mnie. No więc tutaj mi pokazuje, automatycznie przelicza, a bierze on temperaturę otoczenia stąd i tu mi wskazuje to, co pompa sobie sama wyliczyła, aby ustawić temperaturę do grzania pogodowego. Jak widać, jest obecnie obniżona częstotliwość, działa około 30 Hz. Kompresor nie działa na 40, z tym, że tutaj są piki spowodowane na przykład defrostami. To też tutaj widzimy. Liczę sobie też deltę. Obecnie delta ma 4, natomiast oryginalnie pompa miała ustawioną deltę 5. Ja mam bardzo dużo przewymiarowane grzejniki, mam grzejniki aluminiowe. Można powiedzieć, że prawie dwukrotnie mam przewymiarowane. I zmieniając deltę na 4, działa to u mnie znacznie lepiej. Przede wszystkim pompa
przy niższej delcie bierze i zachowuje większe przepływy. Jest to dla mnie korzystne, równomiernie się pomieszczenia mi wtedy wygrzewają. Gdy była delta większa, potrafiło schodzić z przepływem do około tam 10, nawet do 8 czasami litrów na minutę i niektóre pomieszczenia były bardziej wygrzane, niektóre mniej. A tutaj z przepływ się kliknąłem. Więc dla mnie, dla mojej instalacji mniejsza delta lepiej się sprawdza, pomimo że mam same grzejniki, no ale tak jak wspomniałem, są znacząco one przewymiarowane. Poza tym ustawiłem przepływ na sterowniku od pompy do maksymalnie 60%, dlatego że powyżej 60% zaczyna mi w grzejnikach szumieć, więc nie chcę się narażać na to, żeby mi szumiało w nocy, gdy na przykład ona uzna, że trzeba podbijać przepływ więcej. Obecnie działa ona tak mniej więcej, waha się między 8 a 24, z czego te 24 przepływ, 24 litry na minutę, to jest taki maksimum i nie zawsze ona bierze i wkręca się na takie przepływy. Obecnie temperaturę w domu, którą utrzymuję, no to jest około 22 stopni. Na górze no to jest cieplej troszeczkę, 22,5, bo ciepło jednak idzie do góry. Tak jak wspomniałem tutaj, tą częstotliwość obecnie głównie ona działa na 30, czasami jak jej brakuje, to się podnosi. Tutaj widać te takie piki, te duże to są z podczas defrostów, które były robione. W tamtym roku pompa działała u mnie jako hybryda, to znaczy w pewnych warunkach uruchamiała gaz jako szczytowe źródło ciepła. Zauważyłem, że ona ma takie między innymi parametry, które uruchamiają gaz, znaczy tę dodatkową, powiedzmy, grzałkę, gdy na przykład jest defrost robiony lub gdy spadnie temperatura poniżej zadanej. W tym roku eksperymentalnie wyłączyłem gaz całkowicie i ona grzeje sobie tylko sama z ciepłem swojego powietrza. Tutaj Wam pokażę, jakie mam obecnie ustawione parametry na pompie, które u mnie się sprawdzają. I obecnie utrzymuję temperaturę w domu około 22 stopni. Jak widać, pompa póki co działa. Korzystam jeszcze na starych zasadach z prądu, więc u mnie się to wszystko ładnie spina. Wychodzi dość ekonomicznie, nawet licząc po te 20-20 kilka kilowatów na godzinę. Wszystko gra i buczy. Oczywiście mam alternatywę w postaci gazu, której obecnie nie używam. Czekamy na większą zimę. Wtedy będzie widać jeszcze lepiej, jak to wszystko funkcjonuje. Póki co jestem bardzo zadowolony. Nie dotykam do urządzenia. Samo wszystko chodzi. Pozdrawiam Was i do następnego razu. Hej!